Siema, z tej strony X-Radio, aktualnie znajdujemy się na moim serwerze na xdmc.pl, który startuje w ten piątek o godzinie 18. Zostawcie subika, łapkę w górze i dzwoneczek. Piszcie w komentarzu swoje niki, a macie szansę wygrać po prostu kluczyki lub po prostu rangę, w zależności od was co chcecie. I wysłuchaliśmy po prostu waszych opinii i od startu będzie grał youtuber przez tydzień. Godzinka live'a przez tydzień po prostu. Więc wydaje mi się, że od piątku do piątku fajna taka inicjatywa. I przypominam, że na serwerze po prostu trwa tradycyjnie event kasa pod komendą slash kasa. Dodaliśmy również na serwerze, już wam pokazuję szanowni państwo, że na Discordzie macie opcję. Tradycyjnie tutaj na Discordzie również macie konkurs, więc weźcie sobie udział, po prostu wystarczy kliknąć w reakcję. Kanał gdzieś tutaj jest, darmowe klucze. Tutaj macie, że ustawiacie sobie doniku po prostu klikając w awatar, że gram na XDMC, losuj pakiet kluczy, wybieracie sobie tryb, losuj na Mega Drop. No i niestety nie udało mi się go wygrać. I przypominam, że na serwerze również trwa rekrutacja. Na dniach po prostu będziemy sprawdzać podania, więc jeżeli kto jeszcze nie wziął po prostu udziału tutaj w evencie, znaczy w konkursie, jak i w rekrutacji, to polecam wam wziąć. I rzeczy, jakie dodaliśmy, to poprawiliśmy antygryfa. W antygryfie był taki problem, że jak respiliście kogoś na kupujcie drzewa, no to się dosyć często po prostu nie usuwały, więc było dość słabo. No te właśnie darmowe klucze. Anti-cheat został ulepszony. Dużo po prostu teraz, że banów było, Doomsday wykrywany jest. Chcemy po prostu mocno zniwelować cheaterów, tak jak widzicie. I również trwa rekrutacja, po prostu żeby ciągle ktoś po prostu coś było, ciągle sprawdzanie, mutowanie tych ludzi, co wysyłają jakieś linki do Discordów i tak dalej, karanie za te dane osobowe, udostępnianie IP i tak dalej. Zoptymalizowaliśmy serwer, gość oczywiście pod koniec edycji wykrył problem, błąd w zabezpieczeniach, że da się po prostu serwer slagować tam pod koniec edycji, no. Nikomu się już po prostu administratorów nie chciało wbić, jak tam było po 15 osób max, no to wiecie, no wam też już nie chciało dołączać. To po prostu gość tymi komperatorami po prostu zrobił ich aż tyle na cały teren gildii, po 3-4 warstwy, że po prostu to serwer obciążało. No i oczywiście zostało to już zablokowane, że już żadne problemy nie będą występować. I wydaje mi się, że całkiem fajnie. Teraz wam idę zaprezentować warp PvP, jak wygląda. Warp PvP to też przyczyniliśmy się do waszych uwag, że już jeden slime'em nie będzie tak prosto wyjść. Tu jest taki trapik, że wrzucicie gościa i was te po prostu na całą górę i musicie strzelić sobie watera. Tutaj jest, ta beczka jest po prostu połączona z tą, więc wydaje mi się, że fajne klepy będą. Nie wyjdziecie sobie na jedną perłę lub po prostu na jednego slime bloka, jak to był problem dotychczas. I tutaj macie drugą taką beczkę w kształcie, nie wiem, takiego banana, jakby troszkę zakrzywiona. I tutaj możecie sobie uciec do góry i po prostu wchodzicie tutaj w płytkę i się zamykacie. Ale gość tutaj będzie mógł sobie wejść perłą. Również co dodaliśmy to na sandach, dodaliśmy na sandach te takie wyrzutnie, jak macie na przykład na drodze do niebios, więc wydaje mi się, że całkiem fajnie. I jak macie jakieś swoje propozycje, to piszcie tradycyjnie na kanale propozycje. I już oficjalnie wam mówię, zaczynamy pracę nad panelem gildyjnym, więc jest bliżej niż dalej, bo no jest tak w miarę, no są niektóre już funkcje napisane, ale po prostu my chcemy wypuścić, może piszecie jakie panel i tam będziecie mieli wszystko pod panelem, że uprawnienia, powiększanie terenu gildii, logi gildyjne, a po prostu wypuszczenie panel, gdzie na przykład możecie tylko włączać PvP i powiększać teren gildii, to dość słabo. Że po prostu chcemy, żeby była pełna petarda, żeby po prostu to była taka odsłona, wiecie o co chodzi. I możecie dać pomysł też w komentarzach, jakie nowe eventy byście chcieli zobaczyć na serwerze. Mamy w planach dodać, że na przykład no coś w stylu event admin, że na przykład ja sobie wpisuję i że dostaję na przykład 50 serc, stręża 3, bijecie mnie i na przykład sobie za zabicie mnie, to będę miał oczywiście w eku jakieś tamki klucze i za zadawanie mi na przykład hita, to też będziecie mieli na przykład szansę wydropienia na przykład kluczy, premium case, rangi i tak dalej, nie? Więc dajcie po prostu znać w komentarzu, czy byście chcieli coś takiego, no to po prostu zrobimy i wtedy na przykład możemy to wykorzystać nie tylko na siebie, na przykład na mnie, że na siebie to mówię po prostu o sobie jako administratorze, ale na przykład też możemy to wykorzystać na przykład na jakiegoś youtubera też w formie takiego eventu, żeby po prostu graczy zjednoczyć, żeby po prostu był fajny desant.
Taka jest moja propozycja. Coś takiego będziemy chcieli w przyszłości dodać. Jeżeli macie jakieś swoje fajne propozycje, to dajcie znać. Oczywiście hologramy jeszcze są tak porozstawiane, bo jeszcze nie jest wszystko poustawiane tak, jak być należy. Przypominam, że jak ktoś chce się szybko dobrać, to jest /schowekw i na bind na Blizzing Pack to jest /EGW. Automatycznie EGW polega na tym, że automatycznie wam kupuje efekty do walki. Jest komenda /sort, incognito, więc wydaje mi się całkiem fajnie. Oraz na serwerze strefa AFK i multikonto jest na serwerze dozwolone, więc wbijajcie, mam nadzieję, że was zobaczę. I podbijamy po prostu polską scenę minecraftową, a ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć, hej.